Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Banaś, który kilka dni temu wydał na YouTubie swój program pod tytułem Szakal 2, Szarpiący z kobrami. I mamy małą gratkę, bo nagraliśmy z Rafałem ten podcast już kilka, nawet chyba miesięcy temu i on nagrał go ponownie, więc to, co zobaczycie, to nagranie i analiza bitu będzie z poprzedniego nagrania, a na samym końcu podcastu dodałem jeszcze ten sam fragment z nowego programu, który oczywiście zapraszam, obejrzycie cały z Rafałem program na jego kanale, a potem zapraszam do analizy bitu, ale tak wygląda obecna sytuacja, więc zapraszam do rozmowy. To jest antyestetyka, to jest tylko, wiesz, idę na brzydotę totalną. Ale mam nowy stół, więc proszę Państwa, proszę docenić w komentarzach. Stół jest piękny, naprawdę. Dziękuję. Gramatura cudowna. Jest ten, no to prawdziwa płyta pilśniowa, oryginalna, sprowadzana z Warszawy. No dobrze, panie Rafale, witam serdecznie. Witam. W podcaście Bity właśnie gadaliśmy o niezrozumieniu cywili na twój ten przejęcie nagraniem twojego nowego materiału, nie? Tak. I Rafał mi powiedział, o dobrze, bo ty rozumiesz, bo Rafał mi powiedział, że on się przejmuje, czy dobrze to wyjdzie. A jego znajomi mówią, że co ty się przejmujesz, tak? Co wrzucisz, zobaczysz, będzie dobrze, co ty tam, co to? A co to jest, stary, nagranko zrobiłeś? A jak nie, to nagrasz drugie, wiesz, zrobisz. Co? Ile ty to piszesz? Przecież? Dokładnie. Pojedziesz, powiesz drugi raz coś nowego, wiesz. Że my to, stary, rok, kurwa, piszemy, rok jeździmy i jeżeli to się przyjmie, to jest na przykład rok dla nas życia i tak. Zarobku, a jeżeli nie, się nie przyjmie, no to siedzimy w chacie i bieda. To bieda, jest koniec. Walka o wszystko. Więc dlatego Rafał się cieszył, że ja też rozumiem, że dobre wydanie materiału jest dość istotne. Tak, mogłem trochę ponarzekać, pożalić ze zrozumieniem, to jest fajna odmiana. Tak, to prawda, jak ktoś cię kuło, bo... No, ale masz dużo znajomych poza komediowych? Tak. Tak? Ja mam już tak, coraz mniej. Wiesz co, no tak, bo w sumie jak cały czas jeździsz, to tak jakby jesteś w pracy, to masz kolegów z pracy trochę, tak. Też, ale oni też się stają w pewnym sensie, no nawet z niektórymi pewnie znałeś się zanim zaczęliście robić stand-up z tymi komikami. Nie, ja się ze wszystkimi poznałem od stand-upu, tak. Okej. Okay. Nie, wiesz, nawet jakoś ostatnio, nawet częściej się widzę, dużo mam znajomych. To ci gratuluję, zazdroszczę. A czujesz dużą różnicę w ten jakby gadkach czy przebywaniu z komikami, a nie z komikami? Oczywiście. Jakby momentami wydaje mi się nawet takie żartowanie i przebywanie z właśnie nie komikami, którzy mają takie zdrowe podejście, że po prostu mają pozytywne nastawienie, żartują, wiesz, są optymistycznymi osobami, znacznie mi się bardziej wydaje naturalne niż z komikami, nie? Że jest jakby, wolę nawet czasem, czy to jest zupełnie, czy inne, to jest inne środowisko. Bo czasem w naszym komediowym nawet jest tak, ktoś coś mówi i ktoś powie, o, to było śmieszne, nie? Tak, taki po zdaniu, tak, jak mówisz, tak, profesjonalna ocena. Ja mówię, stary, ja sobie po prostu, wiesz, no gadam po prostu z drugim ziomkiem, ktoś tam zaczyna, o, to było niezłe, tam, zapisz sobie to. Tak, stary, dokładnie. Więc, a to jest tak jakoś, ale też dużo, raczej większość komików, z którymi mam kontakt, to też są moi tacy przyjaciele, powiedzmy, też no. Ich traktuję jako poza. To nie jest tak, że jakby dobrze, już się zwidujemy, to tak się znamy lepiej niż tylko gdzieś tam przelotnie na trasie pogadać. Tak jak no, tak mamy większość, tak widujemy się na jakichś tam większych takich, powiedzmy, nie wiem, festiwalach, gdzie wszyscy się zjeżdżają, gdzieś tam w terenie raz na jakiś czas, a tutaj na miejscu mam kilku takich, z którymi... Więc tutaj też to się zaciera, ta rzecz, o której mówiłem przed chwilą, że z nimi aż tak nie mam. To ja traktuję, nawet jak mam, wiesz, przyjaciół z komedii, to traktuję, że to są ludzie z komedii, że, ten, że oczywiście jest to bliskie i tak, ale jest ten element, o którym mówisz, że to dobre, to wiesz, to jest tam zapisz, tak. Takie, co? Sorry. Nie, mów, sorry. Nie, wiesz, jest jedna tylko taka w tym właśnie przeszkoda, że jak spotykam się z komikami właśnie poza tak towarzysko, to jest takie, musi mieć ustalenie, że nie wjeżdżamy na gadanie o stand-upie, bo wtedy to już od razu taka czarna dziura wciąga, już nie ma innych tematów. Wiesz, jakieś pierdoły to muszą być, takie inne kompletnie. Kurde, jak jeszcze się spotkamy z dziewczynami, no to one już po prostu się łapią za głowę, bo tak wpadamy, tylko trzeba odejść i nas tam zasysa po prostu w te tematy, jest koniec. Tam. Już nie ma gracji, trzeba ich zostawić już. To prawda, to jest, no ja też muszę się na to pilnować. No dobra, ale co, przyszliśmy się porozmawiać o komedii, o pisaniu i panie Rafale, jak pan pisze komedię? Jaki jest twój proces? Wiesz, mój proces jest za każdym, ja mam taki bardzo chaotyczny proces, staram się go troszeczkę tak usystematyzować, bo co roku mam zupełnie inny
Tak, tak. Co roku mam zupełnie inne podejście. Te programy też się różnią w duży sposób. Ale teraz, no, teraz będę wrzucał ten starszy program, z którym jeździłem. No i teraz jakby bieżąco siedzę z nowym. Już tak, nie wiem, z 2 tygodnie tak siedzę intensywnie od zera, nad nowym. Tak, od zera. Znaczy, no właśnie u mnie to jest tak, że wiesz, nie jest od zera, bo ja mam taką taktykę, że jak coś już wrzucam, ten pierwszy program idzie, mam ten drugi napisany, to ja cały czas jak coś sobie zapisuję, to zbieram to już jakby na kolejny program sobie zbieram takie rzeczy. Ja mam, wiesz, porobione jakieś tam, mam pierdyliard w dokumencie, w Google mam po prostu pierdyliard plików i jedne to są, że jak coś mi się po prostu wpada śmiesznego, uznaję, że to jest śmieszne, zabawne i to są, mam różne jakby kategorie, że na przykład mam, że o, to jest śmieszna historia i ona bez okrojenia trwa 20 minut nagle, wiesz, bo jakby coś się wydarza, okay, co chciałbym opowiedzieć, wiesz, tam i ona ma mnóstwo rzeczy. Ale tam na przykład puenty są dwie, no nie? No jakie, wiesz, w 20 minutach, które jest sens powiedzieć, wiesz. I to jest jeden jakiś zestaw rzeczy, wiesz, po prostu długie historie, gdzie są dwie śmieszne rzeczy, ale to jest jakby już dla mnie jakiś, to może być w przyszłości jakiś punkt zaczepienia, wiesz, że od okay, tej historii, że ten temat będzie idealnie pasował do jakichś innych rzeczy i potem sobie zbieram. Mam na przykład jeden na całkowicie na takie jakby one-linerowe rzeczy, że jak coś mi wpada, jakiś, albo nawet jak mam nawet pomysł, że z tego coś może być jakaś myśl ewentualnie taka pod taki krótszy żart, to wtedy sobie to umieszczam w jednym miejscu. Na przykład może, albo raz, nie wiem, wiesz, przy jakichś wygłupach wyjdzie mi, że zrobię jakiś głos śmieszny, nie? No, okej, no to taki mam głos, nie? Okay. Jakbym chciał go do czegoś użyć, wiesz, i jakby... Robi się tego strasznie dużo, więc jak teraz siadam, no to pierwsze, co muszę zrobić, to 3/4 tego jakby wyczyścić, wyrzucić i tylko wybrać najciekawsze z każdych tych elementów i one potem jakoś, wiesz, one, to się dzieje tak troszeczkę przypadkowo, ale one gdzieś tam, gdzieś tak przypadkowo natrafiają na połączenia i wtedy to się tworzy jakiś z tego, wiesz, że na przykład potem jakby ten fragment, który będziemy oglądać, to on bardzo też podobnie powstawał do tego, że czasem na przykład jest dość długa, kiedyś mi się tak, wiesz, na przykład przytrafiło mi się, że kiedyś to było ze starszego programu, że raz musiałem spędzić noc z bezdomnymi na przykład, miałem nocleg po prostu z bezdomnymi, bo mnie nie wpuścili do hotelu w nocy, było to źle zorganizowane i mi wpadł taki pomysł, że spędziłem noc z bezdomnymi, ale to przez to, że mi się rozładował telefon w tym samym momencie, że ja nie miałem jakby, wiesz, i w pewnym momencie nie mam, nie mogłem nic zrobić, nie miałem jak, wiesz, to, znaczy to, nie mogłem, no mogłem zrobić wszystko, na pewno nie, dość dużo nie to, co zrobiłem. Ja stary, nie wpuścił mnie ten ochroniarz do hotelu i się zamknął. Ja odszedłem i potem odczekałem z pół godziny. On się położył spać, bo to było późno w nocy. Ja wszedłem do tego hotelu, bo wiedziałem, że to mam rezerwację i wziąłem klucze, z 6 kluczy i mówię, idę spać, bo po prostu olewam tego ochroniarza i muszę gdzieś się położyć spać. Ja normalnie chodziłem po tym hotelu i wszędzie ludzie już spali w tych pokojach, bo miałem zapasowe klucze, więc nie mogłem się położyć, więc po prostu wyszedłem. No więc coś takiego, wiesz, coś takiego mi się przytrafiło i to jest taka ta długa, powiedzmy, fragment, ale potem sobie pomyślałem, że wiesz, mam tutaj żart o tych telefonach, tutaj mam jakiś inny o tym, że nastolatkowie jak zgubią telefon, im się rozładuje na mieście, to już się zgubią, zostają żulami, wiesz, bo nie trafią do domu już nigdy, nie, zostają bezdomnymi i nagle tu coś mam, tu jakiś miałem wcześniej o, wiesz, bardzo podobna tematyka i jak to potem wszystko mi się pasuje, to po prostu sklejam z tego taki jeden jakby bit wtedy. Mm-hmm. I tam sobie potem patrzę, czy coś mi tu pasuje. Ewentualnie czasem się pojawiają jakieś rzeczy, że na przykład jak już to trwa, że już coś mi się zbiera, tak jakby nabiera tej formy już, powiedzmy, bitu, to potem nawet nowe rzeczy, jak się przytrafiają w podobnym temacie, to sobie wrzucam. A potem siadam, jak mam na przykład tworzyć coś takiego o telefonach, że za dużo używamy telefonów i widzę, że to się tworzy w to, to wtedy sobie siadam i myślę, okej, co jeszcze więcej można o tym uzależnieniu od telefonów na przykład dołożyć do tego, nie? I wtedy on ma taki, jest historia prawdziwa, ale się nabudowuje do tego jakby takiej... Na jakąś myśl taką, jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, jakiś taki morał tego, czy taki delikatny, no nie wiem, może morał za dużo powiedziane, no, ale takie, żeby to miało sens, tak. Że pretekst, żeby to o tym powiedzieć. Tak. Z Bendlerem właśnie ostatnio gadałem, on mówił, po chuj ja to mówię, to jest główne pytanie. Dokładnie. Chuj... I to, tak, to jest, wtedy ląduję w tym momencie, po chuj ja to mówię i robię właśnie, staram się to dorzucić, to jest bardzo dobrze. Ale czyli pojawia się jakiś beat i on zaczyna być jakby... Do niego wkładane różne odnogi, tak jakbyś miał drzewo główne, ten pień i od niego różne gałęzie odchodzą. Tu będzie o telefonach, tu będzie o nastolatkach, którym się rozładowuje, tu będzie o żulach, tu będzie, nie wiem, o cieciu. To jest tak, że ja mam te odnogi i te odnogi staram się je właśnie
żeby to już nie, żeby te tematy, one nie otwierały kolejnych, wiesz, wątków, tylko właśnie, żeby go zawrzeć jakby... Okej, żeby wróciły żeby do środka. Tak, dokładnie, żeby wróciły dokładnie tak, żeby jakby to wszystko, co jest gdzieś tam, a czasem nawet to jest tak gotowe, że wiesz, jak masz ochotę na jakiś callback, to z reguły z tych rzeczy, które są odrzucone, to już jest callback gotowy, bo to kiedyś było w tym, no nie? Więc, jakby, więc czasem to tak wychodzi, że jak sobie siadam, to czasem tak, wiesz, to jest gdzieś tam zebrane, ale te momenty, te czasem te, co zaskakuje, tak się trochę losowo dzieje, bo na przykład tak jak ci mówiłem, że teraz siedzę, piszę ten program i miałem tak, że po prostu czasem mam tak, że idę gdzieś, ja nigdy nie chodzę w słuchawkach właśnie, wiesz, nigdy nie, po prostu nie robię tego, nie chodzę. Dlaczego? Nie wiem, jakoś nie, jakby lubię, jak lubię słuchać, wiesz, lubię podsłuchiwać, jestem takim, wiesz, creepem podsłuchującym, że słyszę jakąś gadkę w tym, wiesz, słyszę jak, nowy stół, nowy ale stół, trochę niebezpieczny. Nie umiem obsługiwać, o tak. Kurde, dobra, nie mogę się opierać na niego, no. Nie, wiesz, czasem słyszę jakąś, że ktoś już zaczyna jakąś gadkę w autobusie, o okej, to będzie dobre. Udaję, wiesz, że... Świetny, ale tak i no i miałem kilka takich, wiesz, rzeczy, zebrało mi się kilka jakichś takich głupot, które były takie właśnie, wyszły z podsłuchiwania, czyli że przypadkowo po prostu, nie? Przypadkowo, stary. To ci tak tylko szybko opowiem jedną anegdotkę, bo to się też wydarzyło naprawdę, to było z 2 lata temu chyba to się wydarzyło, ale to też była taka sytuacja, że jechałem sobie autobusem w stronę ratusza Arsenał. Aha. I no i w tym autobusie wszedł koleś o kulach, który zbierał sobie tam jakąś kasiorkę po prostu. A tam masz 2, coś tam, wiesz. I sobie idzie, no i po prostu minął mnie i nagle ktoś z tyłu wstaje i olbrzymi koleś taki w bandanie w ogóle, wiesz, harlejowca. I tam go zjebał coś w tyłu, że zobaczysz jeszcze raz, zobacz, jak sobie po kablach dajesz, to cię zniszczę, coś tam, wiesz, w ogóle go... I ten typ przebiegł przez ten autobus już bez kuli, czy kulę miał w ręku normalnie, uciekał sprintem, miał na setkę, to miał życiówkę swoją zrobił, stary, w tym autobusie, w takim tempo. No i jest, i stoi przy drzwiach i kolejny przystanek, wysiadamy właśnie tam na meczu ratusz Arsenał razem na tym samym, w tym samym miejscu. I ja po prostu wychodzę i stajemy razem na pasach na czerwonym świetle i akurat jest 2 jego ziomów. I on przy mnie podchodzi do tych ziomów i mówi, no panowie, znowu prawie w pierdol nie dostałem w autobusie, jak kasiorę zbierałem. A drugi mówi, no tak, takie miał zrozumienie jak ty dla mnie właśnie. Mówi, wiem. Ja wszystko rozumiem, stary. Czasem jest przerąbane, wiesz, ja ostatnio gdzieś tam na ławce przysnąłem, wiesz, kopa mi sprzedał typ. Ten trzeci też mówi, no jest ciężko. A ten pierwszy, który był ze mną, mówi, no wiecie panowie, ja wszystko to rozumiem, ale czasem to już robi się męczące, nie? Nie miał takiego, że wiesz, muszę coś zrobić ze swoim życiem, tylko no to jest przerąbana praca, ale ktoś to musi robić. No, kto to będzie robił, jak nie my, panowie, wiesz. I kilka takich rzeczy, wiesz, mi się gdzieś tam zbiegło, plus no. Kiedyś miałem taką akcję, że sobie siedziałem, to jest jakby trochę tłumaczę ten proces, wiesz, tego powstawania, nie, bo właśnie to, co teraz kminiłem, że kiedyś gdzieś tam jechałem autobusem i właśnie jechałem w tych słuchawkach. I chciałem po prostu puścić cichacza, wiesz, w autobusie. Po prostu jakby, no musiałem to zrobić. Nie. Musiałem cichacza puścić. I puściłem cichacza i nie czułem go, jakby był cichacz. Odczucie miałem, że to zupełnie nie był cichacz. Ale okay. Miałem słuchawki i nie słyszałem, czy się głośno zesrałem, czy nie. O Jezu. I tak, i z tym cała, wiesz, niezręczność przebiegająca. I gdzieś tak mi się, wiesz, połączyło, że tu to w tych słuchawkach, tu bez słuchawek. Teraz wczoraj też znowu jakąś gadkę gdzieś mi przeleciało. Mówię, dobra, no to robię o tym, że warto jest, wiesz, czasem nie zdjąć słuchawki i posłuchać, co się dzieje, nie? I gdzieś mi się to, wiesz, jakiś mam, tak jak mówisz, mam ten pochój, to mówię, to tu już mam ten pretekst i teraz sobie będę tam zrzucał wszystko do tego, nie? Jakieś takie elementy. Więc czasem to też tak powstaje przypadkowo, że... A to jest, to zapytam ciebie, idąc kontrą taką dziennikarską, tak chuja dziennikarską. Czy to zawsze jest anegdot wychodzi u ciebie? Czy ty wychodzisz czasami i że to jest anegdotyczne, powiedzmy, sytuacje i do nich dopełniasz właśnie tam jak różnymi premisami, myślami, konceptami? Czy czasami zaczynasz odwrotnie, że na przykład, dobra, mam taki koncept, i może podepnę to pod jakąś historię, albo polecę samymi konceptami tylko, jak wiesz, najbardziej, premisami. Tak, też tak robię. Czasem nie mam pod to historii, czasem jest w drugą stronę, że jest właśnie jakiś duży premis, albo już coś do tego mam, czyli właśnie pojedyncze, jakieś bardzo szybkie, konkretne żarty i gdzieś na przykład w to mi wejdzie jakaś krótka anegdota, na przykład z drugą stronę, wiesz, że są ułożone, kiedyś na przykład gdzieś tam miałem o przesądach,
Tak teraz właśnie myślę, co podobnie mogło wyglądać do tego, że właśnie kilka takich krótkich po prostu przykładów abstrakcyjnych na maksa, że taki przesąd, głupia sytuacja, przesąd, kompletnie zmyślone rzeczy, a na koniec, ale jeszcze mam typa, który, znam typa, który jest przesądny, jemu z kolei coś takiego się przytrafiło, wiesz, okay. W drugą stronę. Czasem ja lubię tych... Mam też jakieś takie bity, gdzie w ogóle nie ma anegdoty w tym, ale lubię tak to, to jest takie dla mnie trochę potwierdzenie, jakby trochę takie potwierdzenie tego w rzeczywistości, że jakby, że aha, te przesądy, ale a ten typ jest taki, on jakby według tego żyje, według tych zasad, nie? I to mu się na przykład przytrafia, wiesz, albo... No i one z reguły są tak, nie wiem, no w 90-80% prawdziwe, gdzieś tam, wiesz, to potem koloryzuję i, no wiadomo, i zmyślam, ale gdzieś tak szukam takich, tak to wyłapuję. Okej. Okay. A ten, to dobra, to wracając do tego, co na początku powiedziałeś, że to by się co rok zmienia, to ten proces, co teraz opowiedziałeś, jest, no, w którym roku się dzieje? To jest najnowszy, to jest były? Ten proces to jest tak naprawdę od początku, ale różnie mi to wychodzi, że wiesz, właśnie są różne te losowe sytuacje, bo w tym roku na przykład spałem z bezdomnymi, a wiesz, a dwa lata temu gdzieś tam inne miałem przygody, nie? I inaczej się zbiera, ale... Nie, no podobny. On jest taki, tylko teraz to jest już taka już bardziej końcowa forma, że już teraz, wiesz, mam wszystko na przykład właśnie że teraz mam to pozapisywane gdzieś już, że jak już sięgam do tych rzeczy, które sobie zbieram, to wiem, że je rzetelnie zbierałem, wiesz, przez ten rok. A kiedyś to miałem tak, że dobra, to teraz muszę sprawdzić wszystkie kurtki, wszystkie kieszenie spodni, bo tu mam kartkę z tym, tak, tu mam karteczkę z tym, to jest w ogóle, tu jest kubka z notatkami, które są zmięte w kulkę w ogóle, wiesz, tu są podarte. I tak bardziej tak miałem, taką miałem system tego, a teraz tak już troszeczkę... Chociaż kiedyś częściej, tak teraz coś tam sobie zapisuję w telefonie, potem wracam do tego i na przykład nie wiem, o co mi chodzi, a kiedyś że jakby ucieka ten moment, kiedy to wymyśliłem, że to wtedy mi się wydało, tak. I trochę uciekają rzeczy, ale też się już nauczyłem troszeczkę lepsze notatki robić, chyba dzięki temu, bo tak wiesz, zapisuję coś i tam, nie wiem, kartki na lodówce, podróż w czasie, nie? I mam taki, o co tam chodziło, kurwa. Ziemniaki na wagę. Ziemniaki. I co z tym zrobić? I to wtedy było śmieszne, a teraz tak, wtedy było śmieszne. A tobie rozwaliło, bo gadaliśmy o tym wcześniej, ja cię zapytałem, czy masz nagrania jakieś i ty powiedziałeś mi, że ty się w ogóle nie nagrywasz prawie. Nie, w ogóle. I to mi tak łeb rozwalało. Jak ty weryfikujesz... Zresztą, że teraz tworzysz nowy materiał, nie? Że wejdziesz i pogadasz do ludzi. Wiesz co, właśnie to jest zupełnie, ja mam taki, ostatnio też przeżyłem taką dziwną, bo myślałem, że zacznę robić inaczej, bo ja zawsze robiłem tak, że ja piszę po prostu cały i detestuję cały i jeżdżę z nim, no wiesz, jakby oczywiście wyrzucam rzeczy, on tam albo czasem przetestuje połowę, czy nie, takie najfajniejsze takie testy, bo ja troszeczkę wiem, że ty to masz super i ja wiele razy ciebie widziałem na open micach, gdzie po prostu sobie wchodzisz i tak casualowo po prostu rzucasz sobie te właśnie główne, na przykład części tych żartów, one potem widzę, finalnie te bity są rozbudowane, ale ten i one wchodzą, nie wchodzą, a potem widzę ten sam fragment, jak mówisz, gdzieś już wiesz, cały i on po prostu niszczy, wiesz, i to jest taka fajna, jakby super, widzę tą pracę, tylko ja mam bardzo, ja nie potrafię aż tak się nie potrafię open mic'a chyba potraktować jako open mic'a, wiesz, do końca, że wchodzę i tam, że mówię i że te żarty, ja mówię, one nie ma, jak, wiesz, ostatnio gdzieś tam sobie poszedłem do indeksu sobie poszedłem na open mic'a i tak było tam, nie wiem, właśnie ja prowadziłem to tam wtedy. Prowadziłem i tak, wiesz, właśnie mówię, jest kilka osób, gdzieś śmieją, testuję te żarty, mówię, ja nic nie testuję, kurwa, muszę rozpierdalać tymi żartami, jak one nie rozpierdalają, to ja nie chcę ich mówić, nie? Okay. Nie mogę ich mówić. I, znaczy nie nastawiam się, wiesz, bo nie rozpierdalam tam z reguły, nie? Ale to się zawsze się nie dzieje. Ale jakoś tak lubię, że jak już mam to całe, na przykład jak mówię te wyrywki, tam takie dobra, ale to rzuciłem ten krótki żart, ale nie było, nie powiedziałem tego kontekstu, tak więc lubię już jak mam to, nie wiem, lubię jak to mam w całości, wiesz? I najfajniejsze testy, które robiłem, to robiłem w resorcie, sobie raz w roku robiłem takie testy, że zapraszałem tam z czterech lub pięciu komików znajomych. Wiem, byłem tam. No. Właśnie. Ja mówię ten cały swój, że on trwa tam prawie godzinę, tak. Ale jak kończę beat, to daję sobie chwilę odetchnąć. Wchodzi komik, robi tam swoją robotę, ja wtedy sobie chwilę, wiesz, oczyszczę się, zerknę w kartkę, co teraz, okej, dobra, to i wchodzę i mówię kolejne 10-15 minut na przykład. Okay. Nie? I wtedy mam z jednego wieczoru taki cały.
przelot i to mi się w tym, to jest taki pierwszy moment, kiedy to mi się na stałe tak w głowie układa w jakąś taką formę, przy mnie dobra, to mniej więcej jest coś takiego, a potem sobie w tym wiesz. Oczywiście lepiej byłoby to nagrać, tak jak no właśnie, to bez wątpienia. Jak weryfikujesz, bo mózg, ja się nauczyłem przynajmniej po sobie, mi strasznie oszukuje. Na przykład wychodzę, mówię, ty, było spoko, nie? Wychodzę, odsłuchuję, to mam taki, Jezu, to ja to do ludzi powiedziałem. Mhm. Albo myślę sobie, było dno, odsłuchuję i mam takie, ty, nie, było całkiem okej. Okay. I mój mózg, wiesz, jakby pod wpływem emocji zakładam, po prostu mnie kompletnie zaburza mi percepcję danego wieczoru. I dopiero jak widzę to na kamerze, czy odsłuchuję sobie dyktafon, to mam... A, okej, to w ten sposób to wyglądało, nie? Jest to bolesne oczywiście odsłuchiwanie siebie, bo wiadomo, ale w jaki sposób ty weryfikujesz, co weszło, co nie weszło? Czy to jest tylko na podstawie uczuć własnych, czy... Trochę jest na podstawie uczuć, wiesz? Jest na podstawie... Serio, powiem, że jest trochę na podstawie uczuć, bo ja też mam takie wrażenie, wiesz, że jak piszę, jak siedzę i myślę o tym, czasem nie piszę tego, ale... że jakby celuję w to, co... Bo jak ja bym na przykład miał fragment, który by mnie bardzo śmieszył, ale tak szczerze, nie to, że mówię, no dobra, mnie to śmieszy, a was nie, nie, tylko po prostu, że szczerze, mnie coś jakby śmieszy, to ja wiem, że jak... że do ludzi, do których jakby oni, do nich to jest skierowane, ja to jakby do nich mówię, bo to jak mnie bawi i no jakby to jest dla mnie podstawa, wiesz, jakby ja teraz dopiero się zorientowałem, że jak ja sobie siedzę i piszę, to moja, nie polega na tym, że ja się zastanawiam, co jest śmieszne, tylko ja staram siebie rozśmieszyć, wiesz, że jak siedzę, ja się po prostu siebie rozśmieszę, jak ja się nie śmieję sam, jak nie robię tego i nie mam takiego, że wiesz, chyba spoko, że sam się bawię tym, że zaśmiałem się tak chociaż minimalnie, tak. Mówię, to biorę, nie, i to jest, a jak nie, to próbuję i jak nie wchodzi, to nawet nie sprawdzam tego na nagraniu, bo wiem, że mi w trakcie występu nie weszło i od razu to wyrzucam nawet mentalnie, wiesz, nawet nie, po prostu rezygnuję z tego, bo jakoś tak to wychodzi, wiesz, i też potem to jest tak, że nie to, że już potem nie pracuję, tylko ja bardzo dużo rzeczy mi dochodzi w trakcie, nawet na tej nagrywce, którą tu mamy, to też jest, nie wiem, z 10 rzeczy, których nigdy wcześniej nie mówiłem na przykład. Tak. Czyli wyimprowizowałeś po prostu? Tak, że na przykład miałem taki, tam będzie taki chyba moment, że, znaczy to nie jest jakoś super zabawne, nie, tylko na przykład powiedziałem żart, że puenta, która mi nie weszła, czekaj, co to było? Albo coś tam mówię o tym, czekaj, żebym teraz też nie palił tych rzeczy, ale taki, żeby tylko ci kontekst oddać. Inaczej, że spodziewałem się puenty tam, gdzie z reguły ona jest, w sensie reakcji, jak coś mówię, i ona nie było jej w trakcie nagrania, więc powiedziałem drugą, jakby wiesz. Mhm. Wiesz, że jakby mówię, no nie mogę, więc muszę coś, jeżeli tu nie ma, to muszę coś chociaż cokolwiek dodać i wymyślam jakąś, wiesz, głupotę czasem i jak, jeżeli dobrze się czuję na scenie, tak, że mam przyjemność zrobienia tego, także wiesz, masz otwartą głowę w trakcie występu, to bardzo dużo rzeczy takich dochodzi. No i wtedy jest najważniejsze, żeby to mieć nagrane. Widzisz, stary, ja to... Mówię, ja się muszę na swoich błędach uczyć, ja nie umiem, jak powiesz mi nagrywaj, to nie, ja dopiero muszę 300 razy, wiesz, czegoś zapomnieć i dopiero to zrobię. Ale to jak, czyli co, czyli ty pamiętasz mniej więcej, co weszło, po prostu tak sobie robisz? Tak, takie mam tak myślę o tym ja. Tak myślisz o tym ty. Nie wiem, czy pewnie wiesz, czy, jakieś inne, jakieś może rzeczy wypadają, ale czasem po prostu sobie schodzę i tak jestem czasem zadowolony z tych rzeczy, że wiesz, że w trakcie występu mnie to cieszy, że coś dodałem i to weszło i po prostu tak schodzę, dobra, co tam było? O, to i to i jakby to już od razu wiem, że to tam jest. Okay. Jakby to jest takie, że już to nawet naturalnie mówię potem, jak to raz powiem i weszło, to w mojej głowie jakoś, nie wiem, jakiś tam receptor wyłapuje, że to są te rzeczy, które muszę jeszcze raz powiedzieć. Że jakby nie była nagroda taka, była trochę nagroda, tak. On to łapie i okej, tak, to będę dalej mówił, tak nie wiem, tak staram się to rozkminić, wiesz, że to mi zostaje w głowie po prostu, bo potem drugi raz wychodzę i nawet jak nie staram się tego powiedzieć, to mówię tą rzecz, i która na przykład uznałem, że pasuje. No tak, no w sumie jak jesteśmy jak piesek Pawłowa, nie? Jak nie ma puenty, jest kara, jest cisza, a jak jest nagroda, to masz takie... Tak, to jest szalone. Jesteśmy ten... A dobra, to wracam do poprzedniego pytania, co mnie rozbawiło, już nie chciałem ci flow przerywać. Ty nie traktujesz open mic'a jako open mic'a, to jako co traktujesz open mic? Nie wiem, to ja muszę tak jakbym... Ja to wychodzę, że tak trochę jak... że przed... Właśnie, kurczę, nie wiem, to jest... jakby taki chyba... Dla mnie to jest taki test, czy ja zrobiłem dobrą robotę, wiesz? Mhm. Czy, albo czy...
Bo nie umiem tak zrobić, że to jest jakby część pisania, nie? Że ty tam po prostu idziesz jak troszeczkę tam, no właśnie tam to sprawdzasz, tak? No tak, idziesz bombić trochę, właśnie, no. Więc masz tym bombić i to trzeba zrobić, tylko jakoś, nie, może ja po prostu tak pierwotnie nienawidzę bombić, że nie. Że nie mogę nie, tego my wszyscy kochamy, wiesz? My wszyscy reszta komików, że tak, ja idę bombić, to jest część no pracy. No wiem, ale jakoś tak właśnie, wiesz, trochę tak, nie wiem, no... Nie wiem, tak chyba nie mam pojęcia. No bo dla mnie, ja... to się, nie, okropnie, ale... Mnie Karol Kopiec nauczył bombić. Ale w sensie takim, że ja widziałem, że on na open mic'i przychodzi i... tak jakby próbował, to było z 10 lat temu, on fizycznie się zmusić, żeby nie mówić śmiesznych rzeczy, żeby nie próbować rozbawić ludzi, żeby nauczyć się ciszy. I ja miałem takie, wow, to jest kurwa bardzo ciekawa to strategia. To jest bardzo dojrzałe w ogóle, tak no artystycznie. Tak. No, bo on nie chciał, wiesz, mieć tej ciśnienia, żeby lecieć za puentą i chciał, wiesz, się tak jakoś ten. Mm. Ja wtedy to zobaczyłem i to mnie zainspirowało, że faktycznie, że trzeba pójść i też czasem zbombić. Jeżeli chcesz coś przetestować, jakąś nową ścieżkę dziwną albo inną atmosferę wywołać. No widzisz, ale to jest właśnie to, nie? Że jak wywołać inną atmosferę i troszeczkę się uczysz się tej atmosfery. Nie? Ja, tak. Ja tu już teraz nie będę o Karola ten, bo akurat Karol jest mistrzem, ale jakby, że trochę uczysz się tej atmosfery, a ja nie chcę mieć takiej atmosfery, wiesz? Ja nie chcę mieć taką atmosferę, że ja po prostu wjeżdżam, jest jakby... Jest beka i nawet jak są jakieś, czy tam chcę o czymś tam, załóżmy, że coś mam jakieś, czy... Nie wiem, czy tam jakiś, jak to nazwać w ogóle, jakiś tam inny temat powiedzmy, czy tam o troszeczkę mniej bekowy, co powiedzieć jakieś zdanie, to i tak musi być beka zaraz po tym, wiesz, ja właśnie nie mogę tego stylu, jakby jak wchodzę, jakby ja, tak, wiesz, bo to są różne, ciężko powiedzieć, co jest lepsze, każdemu coś innego służy. Nie, no są różne smaki, bo, różne style muzyczne, wiesz, jak różne kiedyś, rzecz, tak, no. Jak kiedyś robiliśmy coś takiego, jak jeździłem kiedyś z Lotkiem, na supporcie, no to on robił, on w ogóle nawet jak robił testy, to ja byłem supportem przed testami. Aha. Czaisz, czyli masz nawet sobie, nie pozwalasz nawet na taki moment, wiesz, z pomyślenia albo zawahania się, że coś, wiesz, jakby no, to jaki jest sens testów, gdzie ktoś ci rozgrzewa publikę przez 40 minut, nie? Idziesz testować, nie? Z jednej strony no. Trochę szalone, nie? No bo to jak mówisz, że fajnie, jak to trochę bombi, fajnie, że zrobisz to w warunkach, zobaczysz, co jest tak naprawdę śmieszne, nie? Ty w no. tym. Ale jeżeli on zawsze wychodzi w warunkach, gdzie zawsze jest rozgrzana publika, zawsze jest dobrze, no to on musi sprawdzić to w warunkach bojowych swoich, naturalnych, nie? I tak. To jest, i wtedy masz support. No, tylko kiedyś się zdziwiłem przez to, mówi, ty kurde, ja nie wiem, tak wszystko mi wchodzi, ja nie wiem, czy to jest dobre tak naprawdę. No to może stary, ja ci następnym razem nie rozgrzeję przez 40 minut publiki i wtedy będziesz miał tą rozkminę. Tak, nie? Tak, wiesz, tak. Ale to mi też tak jakby, to też się podobało, rozumiałem to, że jakby nie dopuszczasz do nawet sytuacji, gdzie możesz sobie pomyśleć, że to nie wchodzi. Mm-hmm. Nie, że on tak, jakby tak. Nie może. I to była zawsze taka zasada, że zawsze się wchodzi, jakby to było najśmieszniejsza rzecz na świecie, nie? Nawet jak to jest gówno. I tak jest. No ja kumam rozgrzewanie przed... Tak, tak, to mi się wydaje, że to jest potrzebne, bo jednak jak wejdziesz, ja kilka razy wszedłem w gębie na tak zimną publiczność, to och, kurwa, stary, mm-hmm. To jest takie cierpienie. Szczególnie jak się nie czujesz pewnie z materiałem i nowy opowiadasz, to jest... Tak, bo te zawahania, tak, gdzie nie ma tych reakcji, to on od razu tak mówi, że ta kara się nawet nie zmienia w karę, tylko w takie kurde kosy pod żebra po prostu. Tak, tak. Mówisz nam, ja już nie chcę. No, tak. Prawda. No dobra, czyli ty masz pod... Ale to teraz, to dobra, znowu dziennikarski tutaj sznyt, ale czy nie uważasz, bo to też może być kwestia różnicy styli, czy tam stylów i ten... że czasami wprowadzenie takiej nuty, nawet kilku nut trochę poważniejszej atmosfery, nie może prowadzić do jeszcze większej beki. Nie, jak najbardziej. Tak oszukasz tych ludzi. Oczywiście. Teraz słuchajcie, teraz Rafał opowiem coś na serio. I wiesz, i tam a potem jeb takiego liścia. Nie, oczywiście, to jest super i tak, ja to bardzo, wiesz co, to zawsze, to robię bardzo często, tak mi się wydaje. Tak? Nie, tak, tak, może powiedziałem o tej, że tak, że żebym nie schodził z beki najlepiej, no taka była, wiesz, wersja optymistyczna by taka była, ale nie, mam sporo takich rzeczy.
Tak mi się wydaje, że robię w ten sposób. Tak, to jest fajne narzędzie. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajne narzędzie. Tak. Korzystanie z takiego poważnego tonu, takiego wprowadzenia kilku chwil niby powagi. Znaczy, ludzie odbierają tylko powagę, a potem ich jeszcze podcinasz bardziej. Jasne. I się tego nie spodziewają. Nie? Wiesz, ten. To jest super, to jest bardzo fajny zabieg. Znaczy, nie wiem, czy w ten sposób to robię, ale jakoś tak próbuję to robić. Nawet gdzieś sobie, ja mam takie bardzo prymitywne notatki, wiesz? Na przykład mam tak, że to, co ty powiedziałeś, to ja sobie kiedyś zapisałem, że na przykład... Mówisz coś bardzo poważnie, a potem jeb, głupia rzecz. Ale to ja mówię, o kurde, to coś tu zrobię, tylko teraz te mądre rzeczy i ta głupia rzecz muszę ją wymyślić. No bo to jest teoria, to jest konceptualna praca, tak, to tak, wiesz, to taka pierwsza. Dokładnie tak to wygląda. No. No dobra, czyli co? Czyli nie nagrywasz, notujesz. Tak. Ale nie, zdarzało mi się nagrywać, robiłem z nagrywaniem, tylko to nie jest taka moja rutyna, że nie używam tego tak jak ty świadomie i regularnie po prostu, ale czasem gdzieś tam gdzieś w trakcie, no tego akurat programu, nie miałem nagranego, ale gdzieś tam wcześniej mi się zdarzało, że nagrywaliśmy tak roboczo, kamerkę stawialiśmy. I powiem ci, że to co najbardziej z tego, to co najwięcej wyniosłem z tej kamery, bo czasem, nie wiem, to jest tak, czy rozmawiałeś tutaj z kimś o tym, tak zwane powstało takie to... słowo burzowanie. Tak. No właśnie, to jest też takie coś, co coraz częściej się robi, tak zauważyłem, że się spotykamy w jakiś tam, że już burzowałem z bardzo wieloma komikami, w sensie, no. I najlepiej to wychodziło, raz to kiedyś zrobiliśmy, że każdy miał po prostu nagrany swój występ i siedzą po prostu trzy głowy i jest tylko, puszczamy play, jest minutka i każdy może po prostu zatrzymać i oglądasz swój występ i każdy mówi stop, pyk. I ten moment, i do tego dorzucanie, tak. Wiesz, że trzy osoby siedzą i dorzucają do tego, do nagrania, to po takim czymś, to ten program jest po prostu w godzinę, jakby masz przeskok pracy, którą sam byś musiał, nie wiem, wykonać, nie wiem ile. No z tym tego nie robiłem, z tym programem. Ale to jest super ten, Rejent, słyszysz? Ty, kurwa, bo to jest motyw szkolowania Szumiego w każdym podcaście, ale chcę wprowadzić też szkolowanie Sebastiana Rejenta. Tak dla własnej przyjemności. No, słusznie wskazane jak najbardziej. Jakby jestem w tej, dołączam do klubu. Bo Rejent nie lubi burzować, mnie wkurwia tym. No nie ważne. No tak, ale to jest jakieś takie, że to wiesz, że to twoje i nikt w tym, ale to tak nigdy nie jest, że to wiesz, to też jest jakiś gdzieś wszyscy... Dobra, to jest trochę inny temat, tak, ale trochę po tego jeszcze burzowania, tak. Że to jest, wiesz, jakby, bo to ja tego bym nawet nie traktował jako, że ktoś ci nawet daje żarty. Czasem tak jest, ale no, że jakby masz taką kreatywną wspólną pracę, no to jeżeli, tak jak mówisz, masz kolegów, komików, no to kurczę, to tak siadają trzech kumpli, wiesz, żeby sobie nawzajem jakoś tam to poprawić. Oczywiście wiadomo, że jak tam słucham jego programu i nagle mam taką sztangę wyjebaną, że wiesz, się obsrałem sam w głowie, to nie mówię jej, nie? Biorę sobie, prawda? Wiadomo, nie? To nie jest tak, że ja rzucam, wiesz, wszystkie najlepsze. No tak, albo że ci nie będzie pasować do tematu, bo jeżeli to już jest tak, bo czasami jest to już tak głęboko, jakby to powiedzieć, nurt myśli tej tak, jego tak, jednej, że tego tak, i tak, tak nie użyjesz, nie wymyślisz, więc to wiadomo, tak, nie? Tak, tak. Ale że jest coś ogólnego, tak? Coś ogólnego? No dobra. To jednak moje. Ale to też jest dobre, no bo to jakiś, wiesz, tak mi się wydaje. Chociaż... No, ale taki, tylko to trzeba mieć bardzo właściwych ludzi, bo to musi ktoś z tobą usiąść, to ma, wiesz, właściwe intencje, tak. Rozumie Kuma. Też, tak, dokładnie, rozuma, bo rozumie jak żartujesz, no bo jak, nie wiem, ktoś na przykład, wiesz, możesz siedzieć i mówić jakiś czy żart, czy temat, a ktoś nawet nie jest go w stanie podać, nie, a możesz komuś powiedzieć, a ty jakbyś to powiedział jak debil na przykład, nie? Ty, no, to jest, że faktycznie, no. Wiesz, takie... Takie rzeczy. To też jest to nagrywanie do tego, tak, to też jest super. I jakby polecam, jeżeli ktoś robi komedię i ma okazję z tego skorzystać, to bym w ogóle się nie wahał sekundy, nie, tylko bym to robił. No ja właśnie chciałem powiedzieć a propos nagrywania wcześniej, że dla mnie nagrywanie też jest takim elementem, że jak odsłuchuję siebie, to mi pomysły przychodzą do głowy, że tak, tak. Jakby burzujesz sam ze sobą, więc to jest dla mnie też dlatego bardzo ciekawe. Tak, a to akurat to, co teraz powiedziałeś, to mnie właśnie nakłoniło do nagrywania. W tym momencie? tak, bo naprawdę tak jest. To jest właśnie, tak jest. No, bo to jest takie trochę burzowanie, wiesz, że ktoś ci opowiada, że a ty jednocześnie z tyłu głowy trochę pracujesz nad nimi, tak jakby masz swoje skojarzenie i tak, a może to dodam, może to, a to się łączy z tamtym i tak nagle masz trochę wolną głowę od mówienia tego, co zazwyczaj mówisz. Albo nawet wyobrażania sobie tego, nie? Bo jak nie masz
nie masz tego przed sobą, jakby nie widzisz siebie i w trakcie tego nagrania, to musisz to właśnie niby coś kminisz, że to trzeba rozdzielić też te myśli. Nie? Trzeba tak. sobie wyobrażać to, jak to było albo jak będzie, a tutaj po prostu tak czarny na białym widzisz dokładnie, co jest grane. No właśnie, chciałem cię zapytać a propos nie tego. Niezłe jest to nagrywanie. Niezłe jest to. Nie, bo ja cię chciałem właśnie dlatego zapytać, bo to, stary, czy to trwa, czy mi się wydawało, że to trwa godzinę 50? Bo to jest cały program, wiesz, tylko ty masz cały. No. A nie, to zatrzymamy, kiedy będziemy chcieli zatrzymać, tam nie, dwie nie, minuty. Nie, wiem, możemy... ale w sensie, czy cały, dlatego cię chciałem zapytać, jak ty to kurwa zapamiętałeś? Godzinę 50 materiału? A nie, to na pewno nie. Nie, nie, godzina, tak? Tak, coś tu jest nie a tak. A nie, bo to ja coś pokrzyniłem, dobra. Mhm. 28, 22, tak, to jest godzina materiału, dobra, nie, no to faktycznie. No dobra, no to co, to słuchaj, do jakiego bitu przychodzimy? Jak ten, skąd on się wziął, z czego co? On się wziął? On się wziął, przyszliśmy do bitu, ponieważ mówiłeś, żebym wybrał jakiś bit z nowego programu. Tak. I ja jakby pomyślałem, mam tutaj trochę o piłkarzach i teraz jest aktualny no. temat, więc jakby... Po prostu jest to troszeczkę o piłce, o jakieś tam, wybrałem takie dwie rzeczy, które tak mnie gdzieś tam usłyszałem, o jakichś tam badaniach, jakby, bo to mogę mówić już, co tu będzie. Nie? No tak, tak, bo to tak, najpierw tak. chciałbym się dowiedzieć, skąd to powstało, jak się ewoluowało, a potem puścimy na końcu to okay. co jest. To właśnie powstało w bardzo podobny sposób niż to, co ci mówiłem na początku, bo ten fragment, który teraz będziemy oglądać, to poprzedza go historia, jak kiedyś byłem kibolem zespołu mojego kumpla i pojechałem na mecz. Jeden mecz tylko byłem kibolem, dostaliśmy szaliki, było nas czterech, mecz wyjazdowy i pojechaliśmy. No i ta historia jakby wprowadza do gadania o piłce nożnej, powiedzmy troszeczkę tam o sporcie, jakichś takich dziwnych rzeczach, o zarabianiu w sporcie trochę powiedzmy. I to jest tak, że zaczęło się od tego, że ja usłyszałem gdzieś tam jakieś było badanie o piłkarzach i była podana informacja, że jak Neymar biega po boisku, założyli mu tam jakieś, badają fale mózgowe w trakcie, kiedy on gra w piłkę i się okazuje, że on ma mniejszą aktywność mózgu, jak gra w piłkę, niż wtedy, kiedy chodzi. Mhm. Jakby. No i to było wyjściowe właśnie do tego, to mi się spodobało i od tego jakby tam wychodzi ten żart, a potem nie wiem nawet, gdzie to zaraz pójdzie. Możemy to obejrzeć. Tak zaraz... Nie, pamiętam, nie, na maksa pamiętam, mogę ci od razu powiedzieć, no bo ja mam, że aktywność mózgu, że mówi, że ja mam aktywność mózgu, że on ma mniejszą niż wtedy, kiedy chodzi, że tego kosztuje mniej wysiłku, że tak naturalnie się porusza, więc to jest dla mnie taka... dowód, że to jest talent, nie? Że talent istnieje, to jest taki dowód na talent, no po prostu on jakby... cała jego percepcja tak nim kieruje, że mu to łatwo przychodzi. Wyłącza myślenie i instynktem się kieruje w trakcie gry, jakby wiesz, nie ma... Ten moment decyzyjności w ogóle nie nastaje, tylko po prostu sam jakby ma taki stan flow wpada i po prostu tak. to się dzieje. I ja mówię, że na takim przykładzie, że żebym ja miał mniejszą aktywność mózgu niż wtedy, kiedy chodzę, no to ja muszę kurwa leżeć, nie? Jakby wiesz, jakby ja mam talent do leżenia, do lenistwa, to jest mój główny, wiesz, talent. Okay. Jakby ja nie mam nic tak, żebym robił tak jak, wiesz, w ten sposób, nie? I od tego wyszło. I gdzieś tam potem jest o zarobkach zaraz. Bo ja mam trochę pytań do tego, ale chcesz to najpierw odsłuchać, nie, a potem... Nie, właśnie nie, możemy w ogóle Nie, możemy to ten. Bo, nie, to jasne, to gadajmy. Pewnie. Bo chodzi mi o, teraz tak, pytanie, bo trochę wnioskując z tego, co powiedziałeś, że ta anegdota poprzedzająca bycie kibolem została dodana po tym, jak tak. stworzyłeś najpierw. Tak. Czyli to się pojawiło pierwsze. To jest pierwsze. To jest pierwsze. I jak siadasz do tego i to piszesz? Że w sensie, że usiadłeś i zacząłeś sobie wypisywać, jak to na siebie przenieść, jak o aktywności mózgowej, czy o czym zacząłeś ten... To się pojawiło od razu po prostu. Całe od razu. Tak, tak. Okay. Czyli masz talent do tego. To jest taka bzdura, wiesz, możesz ją powiedzieć, wiesz, tylko akurat ona jest w programie, nie? No. Że takich rzeczy po prostu ci gdzieś tam umyka, bo się go nie zapisuje, ale to po prostu mi się rzuciło, że wiesz, że pierwsze co, to mnie zachęciło, żeby zrobić o tym, żeby, co to jest właśnie za przykład, wiesz, że niż wtedy, kiedy chodzi, nie? Czyli to w sumie dobry przykład, prawda? Więc jakbym od razu o tym chciałem zrobić, a gdzieś tam z tyłu cały czas o tych piłkarzach mi siedzi, bo chciałem zrobić o tym, że dla mnie są po prostu zarobki piłkarzy są nie do... Wiesz, tego nie mogę, troszeczkę to dla mnie w ogóle zaburza wszystko, nawet myślenie o tym jako sporcie już, wiesz, to jest w ogóle tak troszeczkę dziwna sytuacja, bo właśnie kolejny fragment, gdzie tam to zaraz zmierza, to jest o tym, że właśnie, że oni mają niesamowity talent, ale że troszeczkę za bardzo się z tym brandzlujemy, że to wiesz, mogą być ludzie, którzy mają świetne życie, ale nie muszą, wiesz, mieć, kurwa, nie wiem ile oni zarabiają ci piłkarze tak naprawdę, ale ileś tam, wiesz, setki tysięcy za...
Tydzień, nie, no. Nawet nie gra, ktoś nawet siedzi na ławce, wiesz, na tym. Oczywiście ja rozumiem ten biznes, to wszystko, tylko takie to jest, wiesz, dla mnie fajnie mi się wydało o tym pogadać. Ja to porównałem do tego, że ja mam taką teorię, że jak jesteś tak sławny, że czegoś dotkniesz i to jest jakby, nadajesz temu wartość, to już mógłbyś nie zarabiać, nie? Bo jeżeli ja, stary, bym był, Ronaldo by się, stary, napił z tej szklanki teraz, to ty możesz ją opierdolić jutro za 20 tysięcy. Czyli nagle nadałem, wiesz, stworzyłem pieniądze, nie? Dotykając rzeczy. I cały tam dalej jest fragment o tym, że jak Ronaldo by przyjechał do Polski, by się przeszedł chodnikiem, to musieliby zrywać kostkę i nową kłaść, a ta jak sztabki złota idzie, wiesz, no opierdolenie, nie? Jak idzie do knajpy i zostawia na przykład napiwek stówę i wychodzi, no. To ta stuwa jest warta 5 stów. Wiesz, ona jest w ramce, bo nikt jej nie dotyka. Nie? I wszystko wokół tego, taki, wiesz, typ, okay, który fajne. Wszystko zamienia w złoto, nie? I to potem idzie gdzieś, wiesz, w jakąś inną stronę. A kolejna część, która jest dobudowana, to w ogóle wyszła, więc też z dupy, bo potem przechodzę w akcje charytatywne, gdzie, że wiesz, na przykład są sportowcy polscy, mistrzowie olimpijscy, którzy w trakcie jak zdobywali mistrzostwa na igrzyskach, złote medale czy srebrne, no to wracali i szli na bramkę gdzieś do Hybryd stać, wiesz. Na tak, bramkę, tak, tak, nie? Tak. Oni, tak, kurwa, tak. Zbieda czasami. Więc to wiesz, a poświęcenie no jest dokładnie takie samo jak nie inne, bo to też jakiś tam inny jest lekkoatletyczny trening i tak porównywałem właśnie do tego, że Piotr Małachowski kiedyś oddał swój medal i tam on został kupiony tam za ileś tam, wiesz, 100 tysięcy, uratował życie chłopcu i potem to jako wiesz, jako taka, o, to jest troszeczkę to, co wcześniej mówiłeś, ten zabieg, że ja się mówię, że taka poważna rzecz, nie, że uratował życie choremu chłopcu, wszystko jest w porządku, on tak naprawdę oddał srebrny medal, a wcześniej zdobył srebrny, więc to jest powtórkę, to jakbyś miał, wiesz, 2 tazosy takie same, nie, jeden możesz oddać. No ale oddał i piękny gest, ale z drugiej strony od razu taka mi się myśl ciekawa pojawiła i od tego wyszedłem tak naprawdę do tej piłki potem, wiesz, że jakby, no. Że on oddał ten medal, Piotr Małachowski, i to była pierwsza taka sytuacja, no nie? Że uratował życie oddając medal i piękna akcja, ale też trochę kontrowersyjne dla innych sportowców, nie? No bo Robert Korzeniowski zdobył wcześniej 4 złote medale i żadnego nie oddał. Nie? Jebany. Na jakiego on chuja teraz wychodzi, co? Ten Robert. Czyli zabił 4 dzieci. Zabił 4 dzieci, Robert. Co, na półce to stoi, kurwa, człowieku? Na półce to trzymasz życie 4 dzieci masz na półce. Jeszcze chyba złoty medal. Oj, to jest dokładnie to. Dokładnie. Tak, tak, tak. I potem gdzieś tam idę o chodzie, nie? Się potem okazało, że gdzieś jakiś chodziarz, słyszałem wcześniej akcję, że wiesz, się gdzieś tam... No, gdzieś to tam, wiesz, już idzie w zupełnie inne strony i to taka rzecz. No dobra, to słuchaj, to jeszcze będę miał pytania, ale to zobaczymy, tak. Czyli teraz to od piłkarzy lecimy. Mhm. Podziwiam za ten talent do piłki, bo oni mają niesamowity talent. Podobno zbadali mózg Neymara w trakcie, kiedy gra w piłkę, założyli mu coś tam na głowę, wiecie, zbadali fale mózgowe i okazało się, że on ma mniejszą aktywność mózgu, serio, wtedy, kiedy gra w piłkę, niż wtedy, kiedy chodzi. Serio, to kosztuje mniej wysiłku jakiegoś intelektualnego. To, wiecie, ja tak sobie uświadomiłem, do czego ja mam talent, wiecie, bo żebym ja miał mniejszą aktywność mózgu niż wtedy, kiedy chodzę, to ja muszę, kurwa, leżeć. Nie? To jest to. Ja mam talent do leżenia. Ja mogę leżeć cały dzień, nie mam wyrzutów sumienia. To jest taką posiadam umiejętność. To jest niesamowite. Moja super zdolność. Wiecie, ale troszkę mnie to boli, że oni tyle zarabiają tego hajsu. Wiecie, mam taką teorię, że jak ktoś jest tak sławny, że czegoś dotknie i to nabiera jakiejś wartości, to już mógłby w ogóle nie zarabiać. Gdzie? Bo sprawdziłem sobie w necie, można kupić lewy koraz Ronaldo, w którym grał w meczu, za $1500 na aukcji. Gdzie dla porównania srebrny medal olimpijski gdzieś tam znalazłem za $100. I wiecie, jak Ronaldo schodzi z meczu, on ściąga korasa, są wszyscy jego fani, wiecie, schodzi z meczu, strzelił 6 bram, schodzi, ściąga korasa, rzucił w tłum, ktoś złapał, to już dzieciakowi pierdolną komunię ze skuterem, tam są 2 tygodnie melanżu za tego buta jednego, czy wiecie, o co chodzi? A ty na co potrzebujesz? Alimenty, trzymaj skarpetkę, wypierdal. Gdzie? Koleś jest ustawiony. Wiecie, jak on by przyjechał tutaj do Olsztyna i się przeszedł chodnikiem, to by zrywali kostkę kładlinową po prostu. Taj, no pierdolenie, sztabki złote, wiecie? Szalone. Ja mam taką teorię w ogóle, wiecie, że jak Ronaldo wychodzi z knajpy i zostawi napiwek na przykład stówę i wychodzi, to ta stuwa jest warta 5 stów. Jej się już nie wydaje, ona po prostu wyleci na ścianie. Serio, ja się w ogóle też dziwię, że rodzice dają piłkarzom dzieci do podtrzymania przed meczami, wiecie, bo te dzieciaki wychodzą z tego meczu i są normalnie porywane dla okupów śmigłowcem, kurwa, tam jakiś złoczyńca na bank porywa te dzieciaki. Ja nie wiem, ja bym się cykał trochę. Ale wiecie, wiadomo, Ronaldo nawet jak, wiecie, chce się podzielić, zrzuci koszulkę, zrzuci coś tam, to wiadomo, nie zrzuci wszystkiego, nie podzieli się wszystkim, nie zrzuci gaci, prawda, po meczu. Serio, bo wiadomo, zawsze znajdzie się jakiś pojeb, który zapłaci w chuj siana
za gacie Ronaldo z nartą Ronaldo. Ja wiem, słuchajcie, wiem, że to jest straszne, ale gacie Ronalda z nartą są więcej warte niż gacie Ronalda bez narty. To jest dopiero szalone. No i to jest dalej, można to... oglądać dalej jak chcesz. A to jest ale... o tym o Korzeniowskim będzie teraz? Tak, teraz będzie o Korzeniowskim. Możemy to? No to pewnie, ja bardzo... pewnie. I serio, ja ubolewam trochę nad tym, że inni nasi sportowcy, wiecie, tak nie zarabiają. Serio. Wezmę sobie łyczka wody, żebyś ochłonęła jeszcze chwilkę. Zrobimy spontaniczne oklaski dla koleżanki, może, bo się bardzo cieszę. Nie wiedziałem, jak się zachować. Mnie wkurwiła, że się za bardzo śmiała, wiesz. Tak. To już chciałem gadać dalej. Ona ci rozumiała flow. Ja tak mówię. Dobra, oklaski dla koleżanki. Jebana. A ja czasami, że ktoś ci śmiechem... to jest tak paradoksalne, że śmiechem ci burzy flow. To tak, jest tak dziwne. Tak. No, ale kumam. Tu tak nie było tego słychać, ale ona tak już histerycznie się odpaliła. No dobra. Dobra, lecimy dalej do Korzeniowskiego. Jestem bardzo ciekaw tego. Tak nie zarabiają. Kiedyś była taka fajna akcja. Piotr Małachowski, nasz polski dyskobol, on oddał swój srebrny medal olimpijski z Rio na aukcję charytatywną i on został kupiony za 250 tysięcy złotych. Wiecie, tak uratował życie choremu chłopcu i tak pomyślałem sobie, co za gest, wiecie, jakby takie trofeum oddać, coś pięknego, całe życie treningu i zwieńczone tym medalem i on to oddaje i tak pomyślałem sobie po chwili. To jest dokładnie to, to jest ten poważna nuta, taki piękny gest, wszystko tak ładnie prowadzasz, no dokładnie. Po chwili, kurde, to jest odrobinę kontrowersyjne dla innych sportowców, prawda, no bo Robert Korzeniowski zdobył wcześniej 4 złote medale i żadnego nie oddał. Jebany. Gdzie ja szanowałem Roberta za sportowy sukces, a teraz mam takie, ładnie Robert, ładnie. Jeszcze tam sobie kurwa piąty postaw obok tego, wiesz, na tej półce. Cię wkurzyłem się na Roberta. Ale nie, absolutnie, ja Robertowi nie zabierałbym żadnego z jego medali. Ja uwielbiam... Nie wiesz, akurat, ale... Mogłeś powiedzieć właśnie, że zabił dziecko, kurwa, to jest... Ale to zaraz idzie, bo ten moment jeszcze trwa, ten poważny moment, to jeszcze trwa. Roberta Korzeniowskiego. Tylko ja się dziwię, kim jest na przykład, wiecie, taki drugi koleś, który zalicytował medal Piotra i nie wygrał. Wiesz, na przykład zalicytował medal Piotrka za 240 tysięcy, poszedł się odlać, wraca. No kurwa, kupili mi medal Piotra. I co teraz? Mam 240 tysięcy na przejebanie. Gdzieś tam niżej widziałem takie fajne gacie Ronaldo z nartą. Chyba sobie to kupię. Ja zawsze coś takiego chciałem mieć. Położę sobie na upierdolonym stole Durczoka tuż obok tamponu Edyty Górniak, kiedy została kobietą. Tampon Edyty Górniak został powiedziany właśnie tutaj po raz pierwszy. Nie? Po tyle czasu. Tak. I mówię, co tam, bo nie wchodziło mi, to mówię, ten stół Durczoka, jeszcze coś jeszcze. Mówię, o to ten tampon, kurwa, Edyty. I... Zobaczymy. No i chuj, też nie dało rady. No to ładnie, ale to fajnie, że tak sobie ten improwizujesz. No dobra, no to czekaj, czyli tak, zaczynasz od konceptu z tym, że masz niższą aktywność mózgową, nie? Tak, potem sobie lecisz, dodajesz te wszystkie rzeczy i ty, jak ty siadasz do pisania? Czy ty siadasz, nie, bo ty, przepraszam, ty powiedziałeś, że to ci wpadło od razu, tak? Mm-hmm. I potem te rzeczy dodajesz jakoś, że one były gdzieś indziej, czy po prostu siedzisz i pracujesz nad tym materiałem? Bo to już wiem, że mam, nie? Wtedy już jakby, jeżeli wchodzi mi takie coś, że mam ten Neymara, ten żart i on mi się podoba, jakby uznaję, że on już jest. No i potem... Chciałem zrobić o tych zarobkach, bo podobało mi się, też miałem tą myśl właśnie i wtedy zacząłem już myśleć, co wokół jeszcze tej piłki jest, wiesz, właśnie, że tutaj oni tego hajsu tyle zarabiają, tu coś tam, gdzieś miałem z tyłu, miałem akcję z tym medalem, pamiętałem. No i to mi się od razu wtedy jak, wiesz, i to się gdzieś tak zaczyna łączyć, że tutaj ta kwota za ten medal, chciałem jakoś porównać do tych piłkarzy, no to mówię, sprawdzę jak te piłkarskie rzeczy, no nie, bo ten oddał medal za tyle pieniędzy, ale sprawdzę jak te piłkarskie. I tam też dotarłem do jakichś takich fajnych rzeczy, że na przykład, no właśnie ten but Ronaldo faktycznie za tyle, za 1500 dolarów był i były jakieś różne medale olimpijskie, gdzieś tam nawet były wypisane anegdoty i do tego stopnia, że jakaś sprinterka amerykańska swój srebrny medal olimpijski normalnie w Lombardzie, wiesz, zostawiła za jakieś tam, tak można było normalnie kupić. Wow. Stopnia, że już, wiesz, tam jej tak się losy potoczyły, że musiała nawet gdzieś tam i mogłeś w Lombardzie normalnie kupić, wiesz, srebrny medal z igrzysk. I tak też porównanie do... O, szkoda, że mogłem gdzieś to dodać też, nie? Coś z tym zrobić w sumie. Do tego, nie? Że ten oddał charytatywnie, a tu ktoś aż musiał w Lombardzie zostawić, że ten medal uratował dziecko, a za to sobie kupiła dwa browary, wiesz. A to kocham.
Albo gościu, który przychodził, ten, za ten medal z Rio zapłaciłem 250 tak. Co ty gadasz, ja co za 200 to kupiłem. Może jeszcze będę Rudy Gras to nagrywał, więc wiesz, już podbiliśmy, zrobiliśmy właśnie to, o czym mówiliśmy. No, no, o, właśnie, mam, zasadzie, to było burzowanko. To się wydarzyło. No. Dokładnie tak to wygląda. Tak. No, ale to, kurwa, zgubiłem myśl. Że wyszedłem od tych piłkarzy, mówiłeś, że... A, dziękuję. Tak, no i gdzieś tam miałem to wszystko w ogóle, to idzie, stary, ten bit jest szydługi, on idzie w bardzo jeszcze inną stronę dziwną gdzieś tam na koniec, bo potem jak już są chodziarze, no to ja mówię, sprawdzę też chodziarzy, wiesz, że idę potem w ten chód i że mimo tego, że to jest chód, to jest dla niego tak samo olbrzymie poświęcenie, bo trochę mam bekę schodu, no tam dalej po prostu, wiesz, mówię, że nie ma dyscypliny, która mnie by mniej obchodziła niż chodzenie, wiesz, jakby nie jestem w stanie znaleźć, co by mnie, wiesz, po prostu nie jestem w stanie się tym, nawet jeżeli jest Polak najlepszy, to jakby no nie jestem w stanie się tym interesować. No i gdzieś tam trochę lecę o tym chodzeniu i potem mi się przypomniała akcja, gdzieś tam kiedyś widziałem, wiesz, że w trakcie chodu były takie igrzyska w Rio, to zresztą też tam mówię wszystko w tym bicie, że był chodziarz, Francuz, który po prostu w trakcie, wiesz, tam był w tym Rio, cieplejsze kraje, oni nie do końca byli przygotowani, wiesz, tam całe życie przygotowań i typ był był liderem w sezonie takim, że po prostu był nie do pokonania. Było wiadomo, że wygrał, się nazywał Johan Dins i było wiadomo, że on jakby faworyt do igrzysk, wiesz, końcowy ten chód na igrzyskach i on naprawdę wygrywał, odsadza tych rywali i coś się stary stało, że po prostu w trakcie chodu dostał z takiej sraki, ja nie chciał przerwać, że szedł i po prostu walił z wodenki. To jest wszystko, bo na żywo transmisja, wszystko, ludzie tam, wiesz, wokół, wiesz, on ciśnie, pierdoli go to po prostu, nie? Po prostu leciał, musiał się tam zatrzymać, no i stało, to jest straszna scena w ogóle, wiesz. Straszna scena. No i on ukończył ten chód mimo wszystko na 7. miejscu. Ja mówię, że za to dałbym mu, wiesz, brązowy medal. To jest brązowy medal, kurwa. A nie, wiesz. A nie, jasne, zwycięstwo, że... nie? To zasłużyło. Ale jaka strategia, kurde. Albo jakiś taki piłkarz, ja nie pamiętam, jak on się nazywał, angielski piłkarz, obrońca czy napastnik, chyba napastnik jakiś, który się zesrał w czasie Mistrzostw Świata i go, kurwa, obrońcy nie chcieli kryć i oni tak. gola strzelił. On tak miał taktykę. A ten też mu, wiesz, miny rozkładać, jak idą, wiesz, obo, nie, teraz to się nie zbliżą do mnie, nawet jak osłabnę, to nikt nie będzie chciał mnie wyprzedzić. Ale był na bank taki typ, kurde, że wiesz, aż jest taka scena, gdzie on tak od trawy, tak jak pies, tak dupą na trawie. Okay. Wiesz, że... No. To jest głupie, ja pierdzielę. Głupie. A właśnie jeszcze, stary, tylko ci, nie wiem, czy to... Nie, no nie palę w sumie tego. No, ja i tak to wypuszczam, kiedy ty to wypuszczasz, więc jakby to będzie spoko, w tym samym dniu. Więc to jeszcze, wiesz, bardzo fajna sytuacja się wydarzyła. To jest taki, wiesz, dla mnie idealnie to pasuje do tego, tak jak się pytałeś, jak to się tworzy, nie? Bo czasem to się tworzy świadomie, tu się coś tworzy, a nagle, stary, się wydarza sytuacja, że pojechaliśmy z Jaśkiem do Katowic i to było akurat, jakby były igrzyska. To było w tamtym roku. Tak, chyba w tamtym roku, jakoś po wakacjach, jakoś tak, że były igrzyska, no i kończę występ, schodzę i ja teraz ci dokładnie tak to opowiadam, jak mówię tutaj, ale to w zasadzie jest to. I wiesz, gdzieś tam schodzę i wstaje typ po prostu z pierwszego rzędu i zaczyna biec w moją stronę, po prostu, wiesz, biegnie przez cały ten, przez tych wszystkich ludzi, to był taki plener, wiesz, plener, już nocą było ciemno, ja stanąłem i on podchodzi do mnie i mówi, stary, w ogóle, Rafał, spoko, że ty w ogóle gadałeś o chodzie, stary. Ja w ogóle wczoraj się z Robertem widziałem Koźniowskim. Ja mówię, co ty pierdolisz, człowieku? No, wiesz, nie pamiętam, jak to wyszło, taka chwilkę gadki i go w ogóle nie poznałem. On mówi, ty, ja się w ogóle z Johanem widziałem ostatnio. Ja Johana znam. No i tak, to nie co. I tam chwilę pogadaliśmy, i stary odszedł. Ja dopiero sobie uświadomiłem, że to był Dawid Tomala, który, stary, tydzień temu czy dwa tygodnie temu to się wydarzyło, niż ta sytuacja, o której ci opowiadam, tak. Zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w chodzie właśnie, nie? Wygrał ten chód wtedy Dawid. I za co, wiesz, graty, wszystko. I w ogóle Dawid jest super gościem tam jakby na maksa. I wiesz, i wygrał ten chód. I świetny był w ogóle, wiesz, poczet, taki usympatyczny, wszystko się gadało. Mówię, kurczę, jakbym, wiesz, coś znał go, ale nie, od razu nie połączyłem. I mówię, to jest dla mnie dowód, że każdy ma w piździe chodzenie. Nie, bo stary, nikt do niego nie podszedł, stary, nikt go nie... Nikt tam siedział sobie, Dawid
David Tomala w pierwszym rzędzie, złoty medalista igrzysk, stary, gdyby to był, wiesz, jakiś, nie wiem, no, piłkarz z trzeciej ligi polskiej, to po prostu tam by nie mógł wejść do tego pomieszczenia, nie? Ja przyjął sobie mistrz i stary, to było fajne, że Jasiek i to mi właśnie to wszystko przyniosło mi tą puentę, którą kończę praktycznie cały ten bit, bo no. Jasiek naprawdę się przejął, że nie poznał Dawida Tomali i to tak na serio. Borkowski Jasiek. Tak, no. Borkowski Jasiek. On mówi, że on nie jest godzien, żeby Dawid mu polubił fanpage, kurwa, bo on nie poznał i naprawdę przeżywał, stary, przeżywał to. Jak on mógł nie poznać mistrza olimpijskiego? I ja tam dodałem taki żart, że ja nie miałem takich, ja tak się nie czułem, ja nie miałem takich wyrzutów sumienia, że go nie poznałem, bo do mnie podbiegł jebany. Jak, wiesz, tak, jakby podszedł, to luzik, nie? Ale on mnie podbiegł z tego. Ja, tak, tak, no wtedy od razu powiedział, Dawid, okej. Okay. A, super. No, więc wiesz, to jest taka akcja, która wyszło dochodzenie, dodałem do tego i nagle wyszło to i pasuje i to się tak w taki sposób jakby to jest cały fragment. Więc on jest taki, pod tym względem jak o tym mówię, to tak wydaje mi się fajny, bo tak w bardzo różnych, bardzo różne rzeczy złożyły się, że to taką ma finalną opcję. A niektóre były przemyślane, celowo umieszczone, a niektóre po prostu, wiesz, przypadkowe. A w sumie, bo klucz całego tego tutaj programu jest ewolucja tych bitów. A jak on ewoluował? Pamiętasz może mniej więcej, jak one, wiesz co, pamiętam, co się pojawiało? Bo, co się... Tak, bo prosiłeś mnie o, żebym miał to nagranie, właśnie nie miałem go, więc ja po prostu sobie mam stary w kieszeni notatki, tylko ich nie przeczytałem przedtem też, tylko wiem po prostu, co jest z którego miejsca i one są sprzed roku, nie, sprzed... Tak jak powstawał, to nie, to prawie dwa lata temu z lutego są te notatki. I one w dużym stopniu wygląda tak samo, ale mogę ci na przykład powiedzieć, co próbowałem. O, i na przykład rzecz ta, która została dodana, że, nie, jak nie, że niechcący dotnę dziecka. Sorry. Kurwa. Proszę państwa, proszę dzwonić na policję. Czasem niechcący dotnę dziecka i się zakochuje. Nie wiem, tak to działa. No. Tak to działa. Właśnie, że na przykład to był całkowicie, jest nowy. Wiesz, jak na przykład ewoluował, że na początku to było o Messi na przykład. O. Że wziąłem Messiego i pisałem wszystko o Messim, a potem jak już gdzieś tam to wyszło, nie wiem dlaczego, ale niewygodnie mi było mówić Messi, Messiego, Messi, jakoś tak ten, mówię, to zmieniam na Ronaldo, bo jest lepiej, jest tak jakby łatwiej z Cristiana trochę się pośmiać niż z tego Messiego i tak jakoś... I na przykład to była jakaś taka duża zmiana. I tu mam mnóstwo takich jakichś różnych bzdur też zapisanych, widzę, których nie użyłem. No, na przykład? O, na przykład zobacz, to jest taka bzdura. Tak tylko ci powiem, wiesz, jak na przykład wygląda tak ultra roboczo tutaj, że sobie zapisywałem, że o tym, że Piotr Małachowski właśnie pomógł temu chłopcu i na początku to było tak, bo ja to jakby sprawdziłem, co tam dokładnie się wydarzyło i on miał z okiem problem. Czyli ja mówiłem, że uratował życie choremu chłopcu, a tak naprawdę tylko oko, więc wiadomo, że... O Jezu, jest coś strasznego, chciałem powiedzieć, to nie. Ale obniżaj stawkę samemu sobie, tak jakby, tak, że na przykład masz wysoką stawkę, potem tak naprawdę tylko oko. A, już wiem, jak to szło, że tak, że oko mu uratował, a wiadomo, że bycie niewidomym jest przejebane, więc załóżmy, że to życie mu uratował, nie? Coś w tym stylu. No ale takie, no już wyrzuciłem to. No nie dziwię się, bo faktycznie, bo zabierałeś sobie trochę stawkę tego, co ten. I tu na przykład, jeżeli już miałem, już coś było o tym niewidomym i to też wyszło, a wcześniej miałem gdzieś zapisane, tak jak ci mówiłem, sobie rozdzielam, że na przykład SOS Braillem mam po prostu zapisane. I teraz chodzi o to, że chciałem tu na przykład dać anegdotę, że po prostu jesteś o niewidomym, to mówię, to może będzie tutaj pasować, bo nie wiem, czy zauważyłeś, to jest też dla mnie, nie wiem, czy do tej pory tak jest, bo dawno metrem nie jeździłem, ale jedyna rzecz, która jest Braillem w metrze, to jest ten przycisk na drzwiach wejście i przycisk SOS. I tak sobie myślałem, wiesz, że jak... Kiedy jest sytuacja, gdzie niewidomy jest najbardziej kompetentny, żeby wcisnąć SOS, nie? Kiedy to się dzieje? No, jest, kurwa, kiedy on, wiesz, jedzie po ten przycisk, nie? I nigdy nie wiedziałem, jak mogłem po prostu tak, wiesz, zacząć to. Ej, słuchajcie, jest tak w metrze, że ten, ale chciałem gdzieś to, jednak na siłę próbowałem to wcisnąć, tak. Ale finalnie tego nie wcisnąłem i tego nigdy nie powiedziałem, nie? A to jest dobre, to jest na bit, moim zdaniem, na oddzielny, kompletny bit. No właśnie, więc i to na przykład to, mimo że zostało zapisane... 2 lata temu gdzieś na tej kartce, no to ja to będę miał w nowym programie teraz. Wiesz, super. I to są takie rzeczy, nie? Że tu mi na przykład coś nie wchodzi i tak jak mówisz, to od razu wiesz, mówisz spoko i to tak, tak to będzie wyglądało. To czekaj, zobaczymy, czy tu...
spokój, to sobie poprzecinam. O, patrz, na przykład tak. Tak, tu mam, że to jest żart, który powiedziałem ze 3 razy i on wydał mi się zabawny z kolei, ale jego na przykład usunąłem, nie? Że nie mówiłem go, bo on po prostu nigdy nie wchodził. Ale mówiłem, że jak o Robercie Korzeniowskim, tam trochę się śmieje z schodu Roberta Korzeniowskiego i ja mówiłem, że właśnie, że Robert Korzeniowski, on od najmłodszych lat zawsze słuchał się swojego ojca, jakby jeżeli chodzi o przebieg swojej kariery, że słuchał jego decyzji swojego ojca i tak zaczęła się jego kariera schodem, bo kiedyś Robert bawił się w piaskownicy, ojciec wyjrzał przez okno i krzyknął: Robert, nie biegaj, bo sobie łeb rozbijesz. No i Robert nie biega od tej pory, już nie biega, już nigdy nie biegł od tej pory. Wiesz, i straszne, kurwa, to mówiłem i nigdy, za każdym razem, nigdy nie wchodziłem. Nie, i takich, wiesz, i takich rzeczy miałem mnóstwo i potem to po prostu wyrzucam, nie? Patrzę, na tym to polega, no. Tak, jakieś patrzę tutaj jeszcze głupoty. O, na przykład widzisz, tutaj też jest coś takiego, że i to jest w ogóle fajne, bo ja tego użyłem, jak ostatnio z tobą rozmawiałem na tych historiach, nawet mi się to przypomniało. O, no. Że to jest dla nich olbrzymie poświęcenie przed tym, że chcę podać ten przykład z tym Johannem Dincem, który właśnie zaraz mu tam to się przytrafi. I mówię, że to jest dla nich olbrzymie poświęcenie dla sportowców i że na każdym poziomie, jak uprawiasz sport, że myślisz o nim, że robisz to, wiesz, zawodowo albo chcesz osiągnąć jakiś ten poziom, no to jakby to jest praktycznie wkładasz w to swoje 100%, nie? To tak. Jest dla każdego 100% tego zaangażowania. I że właśnie tą chciałem podać przykład z tymi ciężarowcami, który ci mówiłem, że gdzie jak byłem w liceum, no to koleś zrobił sobie test na doping, oni robili, my tak regularnie oni robili, że wiesz, prosili kumpla, żeby po prostu nalał do takiego, mieli takie specjalne woreczki, sobie podklejali pod jajami i jak szli lać, no to odwracałeś się tyłem, ten koleś stał i on po prostu z tego woreczka, wiesz, wpuszczał ten mocz i jakby taka najprostsza opcja oszukania na takim, wiesz, oni nie mieli takich kontroli jak tam olimpijczycy, to znaczy i tak okazuje się, że da się to wszystko i tak podmienić. No i tak robili, no i wyszło kolesiowi, że po tym badaniu, że jest w ciąży po prostu ten koleś, on miał mocz swojej dziewczyny, wiesz, i to też mi się wydało super, żeby powiedzieć, wiesz, to jest super śmieszne, to jak mówisz, że ty też się... Też miałeś inną sytuację, ale tak, wiesz, i właśnie mówię, kurczę, to jest idealna opcja, żeby tutaj to powiedzieć. I nigdy tego nie powiedziałem tutaj. Nigdy? Nie, zapomniałeś nigdy, to powiedzieć? Zapomniałem. Okej, okay. Ale to jest dobry na beat, to jest ten. Więc można gdzieś z tym jeszcze, wiesz, więc i tutaj jest mnóstwo takich rzeczy, że tuś to, wiesz, jest jakaś myśl, umyka i potem, i to też jest jakiś taki magazyn potem tego, jak sobie przeglądam albo czegoś szukam, no to czasem wrócę do tego, wiesz, i znajduję jakieś takie... Przejrzę jeszcze tylko szybko. A, i to też jest na przykład, robiłem coś takiego. I nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, kiedy przestałem to robić i to zawsze było, dość fajnie wychodziło, bo ja jak mówię o tym, kończę ten z tymi aukcjami. A, już wiem dlaczego, bo dałem tu tego Dawida na koniec i wcześniej nie miałem takiego tutaj zakończenia, więc miałem coś takiego, że no to... A, że jeżeli tyle są warte te rzeczy na tych aukcjach, które są wystawiane, te, o których mówiłem, to ja sprawdzę, ile jest warte moja rzecz, której ja dotknąłem i miałem swój plakat z występu i mówię, to jest plakat z występu i cena wywoławcza 200 tysięcy złotych za ten plakat i teraz kto da mniej? I robiliśmy licytację, kto da mniej. I ludzie licytowali, kto da mniej i się kończyło z reguły na zero i dawałem komuś za darmo, kurwa, plakat i chuj. Ale jakaś taka zawsze przy tym jakaś, wiesz, zabawa wychodziła w trakcie, nie? Że kto da mniej. I odpaliliśmy od tego i... Więc też to przestałem robić zupełnie w jakimś momencie. A to jest fajne, to moim zdaniem to mogło być idealne, na przykład, że jak skończysz program, są oklaski i potem robisz jako taki dodatek, nie? Tak, jeżeli to wyjdzie fajnie, to bym to dokleił do specjala, a jeżeli nie, to po prostu bym to, wiesz, jakby nic nie tracisz, a masz interakcję z publicznością fajną. No właśnie, widzisz, trzeba nagrywać i przegadywać. Dokładnie. I dobrze, no. Widzisz, rejent, ty śmieciu. Najbardziej produktywny. A nie, rejent się nagrywa, przepraszam, rejent się nagrywa, on nie burzuje. Tak. No dobra, no to co, Rafał, to czego ci teraz życzyć, jakby na nowej drodze życia z nowym programem? Życzyć mi, żeby dobrze szło teraz pisanie, bo jestem dopiero w trakcie, właśnie jestem na tym momencie, że już, wiesz, mam zebrane, zbieram, żebym... Życzyć mi optymistycznego nastawienia do twórczości własnej. Do tego ci życzę na pewno. Dziękuję. No i to ten, no i kurde, sukcesów i żeby to się dobrze niosło. I piękny tutaj, pięknie nagrane, więc gratuluję. No. I co? I tyle. No i widzimy się na trasie chyba. Tak? Super, to czysta przyjemność była pogadać. Dzięki wielkie. No. Dzięki. Dziękuję bardzo Rafałowi, dziękuję bardzo wam. Więc jak widzicie, rozmowa
o nagrywaniu, jak zawsze, żywa. Ja już chyba z każdym rozmawiałem o tym, czy nagrywa, czy nie nagrywa, ale Rafał poruszył kilka bardzo fajnych rzeczy, o których w ogóle w życiu nie pomyślałem nawet, czyli burzowanie i odsłuchiwanie lub oglądanie swojego własnego materiału z innymi komikami i dorzucanie sobie pomysłów. Więc wow, to jest coś, co muszę spróbować. Bardzo mi się podoba ten koncept i ten sposób pracy nad materiałem, bo w życiu bym nie wpadł, żeby można tak, a to jest w sumie bardzo oczywiste i pewnie produktywne narzędzie, tylko że wymaga czasu, przynajmniej 2-3 komików, którzy będą z tobą siedzieli i oglądali, przerzucali się pomysłami, ale no, na pewno dużo, dużo materiału powstaje, bo często my jak siebie oglądamy nawzajem, to sobie dorzucamy kupę pomysłów, więc robienie tego po prostu jako imprezy u siebie czy u kogoś na chacie jest oczywistą konsekwencją, no ale nigdy nie wpadłem, więc super pomysł, będę go na pewno próbował przy nowym materiale. No i dobra, co jeszcze Rafał powiedział? Rafał powiedział, że zbiera kilka elementów materiału, że to jest też bardzo ciekawe, też tak nigdy nie pracowałem, że on na przykład robi sobie notatki, tu, że fajny głos powiedział, tu, że jakaś sytuacja się wydarzyła, tu ma jakiś premis, jakiś koncept, a tutaj wydarzyła mu się jakaś inna sytuacja z życia, po prostu taka jeden do jednego z życia i on to potem wkłada do tej mielarki i wychodzi jeden bit, który łączy to wszystko razem, co ja jeszcze nigdy tak nie zapisywałem, że po prostu siedzę i wypisujesz sobie, że tu miałem fajny głos, że tu miałem taki fajny element, czyli pracuję bardzo bitami, a tutaj on wyszedł poza taką normę, którą ja mam i to bardzo ciekawe i fajne, więc super. Kolejna ciekawa rzecz, którą Rafał robi, która jest inna od tego, co ja normalnie robię, to są testy, gdzie między bitami trwającymi 10-15 minut wchodzą inni komicy i on ma wtedy czas na pozbieranie myśli, na pozbieranie, jakby poukładanie sobie bitów, które teraz będzie mówił, bo normalnie jak się testuje dłuższy materiał, czyli powiedzmy te 30-40, a nawet godzinę czasami, to w pewnym punkcie już nie masz takiej pauzy, gdzie możesz te kolejne bity jakoś przemyśleć, ułożyć sobie w głowie, tylko lecisz z flow, no bo po prostu ludzie przyszli obejrzeć występ i musisz kontynuować go i on musi mieć jakiś rytm, ten cały występ, a tutaj super, jakby też w życiu o tym nie pomyślałem, że można kogoś zaprosić na scenę na 10 minut i on sobie pogada, a ty w tym momencie sobie z boczku gdzieś zbierasz myśli, a teraz to powiem, o kurde, mogę jeszcze tamto nawiązać i wiesz, i nagle zyskujesz przestrzeń do pomyślenia, więc super, super koncept. Rafał też mówił, że nie traktuje open mic'ów jako open mic'a, tylko idzie tam rozwalać. No ja jestem z innej bajki, ja idę bombić często. Często idę po prostu na wpół przygotowany albo po prostu mam jakieś myśli, które nie mam pojęcia jak zadziałają, ale zderzam się twarzą w twarz z konsekwencją swojej głupoty lub nieprzygotowania lub po prostu złych pomysłów, które nie są absolutnie trafione i nie rozumiem, czy ich aspektu emocjonalnego, że to nie może zadziałać, bo jest zbyt okropne, albo zbyt obrzydliwe, albo zbyt trudne dla ludzi, albo po prostu nie umiem klarownie przekazać swojej myśli, którą chcę ludziom powiedzieć, co też się bardzo często zdarza, że myślimy, że nie wszedł nam żart, bo jest słaby, a prawda jest taka, że ludzie nie rozumieją, co my chcieliśmy do nich tak naprawdę powiedzieć. Więc ja się bardzo często jednak zderzam na open mic'ach bombie. Nie będę kłamał, jest dużo bombienia. No i poruszyliśmy jeszcze jedną fajną rzecz, czyli nuta powagi podkręcająca głupkowatość kolejnego elementu i tutaj ja bym was kierował do obejrzenia speciali Dave'a Chappella, który moim zdaniem jest niekwestionowanym mistrzem tego, że on po prostu wychodzi i gdzieś w pewnym punkcie robi taki super poważny ton, by zaraz odejść w tak głupkowate rzeczy, które kompletnie nie licują z powagą tonu, jaką miał przed chwilą. I bardzo, bardzo mi się to podoba, to narzędzie i cieszę się, że Rafał też je używa. Ja też próbuję i w nowym materiale w tym życiu też mam kilka takich fragmentów, no ale jest to uważam bardzo użyteczna rzecz, że czasami nie bójmy się tej mocnej powagi, żeby zarządzić tym atmosferą w pomieszczeniu, by otrzymać jeszcze lepszą jakby wyrzutnię do puenty. No i to chyba tyle, więc słuchajcie, idźcie na żywo, zobaczcie jak Rafał testuje nowy materiał, idźcie zobaczyć Rafała na żywo, jak będzie w waszym mieście, polubcie Rafała Banasia na social mediach, ja cały czas jeżdżę ze swoim programem, więc zapraszam was na występy na żywo i teraz zapraszam do nowej wersji tego samego bitu z nowego nagrania Rafała Banasia. Pozdrawiam, cześć. Ja sprawdziłem sobie i okazało się, że prawy koras Ronaldo po meczu można kupić na aukcji za $1,500. Ja tak myślałem. Dla porównania srebrny medal olimpijski znalazłem tam za
$200. Wiecie, no to jak Ronaldo schodzi z meczu i są ci wszyscy jego fani, skandują jego imię, to on ściąga Corasa, pierdolnie w tłum, tam ktoś złapał, już pierdolną dzieciakowi komunię ze skuterem, tam są 2 tygodnie baletu za jednego Corasa, czajcie pan? A tobie na to trzeba, alimenty, no to skarpetka, wypierdalaj. Tak? Co tam dajemy, tak? Wiecie, ja myślę, że jak Ronaldo by przyjechał tutaj do nas i by przeszedł się chodnikiem, to normalnie by zrywali kostkę kładlinową. Ta idzie na opierdolenie po prostu, sztabki złota, wiecie? Serio. Mi się w ogóle wydaje, że jak Ronaldo wchodzi do knajpy i zostawia na przykład napiwek stówę i wychodzi, to ta stuwa jest warta 500. Ona nigdy nie jest ruszona, po prostu gdzieś tam na ścianie wisi. Ja w ogóle dziwię się, że rodzice dają dzieciom tych piłkarzy przed meczem podtrzymać za rękę. Bo te dzieci już nie wracają do domu, one są porywane dla okupu po prostu. Nie wiem, co tam się dzieje, ale wiadomo, jak Ronaldo zostanie, zrzuca te wszystkie ciuchy, chce się podzielić, prawda? Wiadomo, gaci nie zrzuci po meczu, w publiczność nie rzuci. Bo wiadomo, zawsze znajdzie się jakiś pojeb, który zapłaci w chuj hajsu za gacie Ronaldo z nartą Ronaldo. Na tych gaciach. Ja wiem, słuchajcie, to jest okropne, ale to jest pojebane również, bo gacie Ronalda z nartą są więcej warte niż jego gacie bez narty. To jest dopiero porąbane. Gdzie, ale kiedyś była taka fajna akcja, bo ja ubolewam, że inni nasi sportowcy tak nie zarabiają i kiedyś była taka fajna akcja, że nasz polski dyskobol Piotr Machowski oddał swój srebrny medal z Igrzysk Olimpijskich na aukcję charytatywną i ten medal został kupiony za 250 tysięcy złotych. Czyli uratował życie choremu chłopcu i tak pomyślałem, kurczę, co za gest, wiecie, to chyba był jeden z takich pierwszych, tak pomyślałem sobie, co za piękna sprawa, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że to jest odrobinkę kontrowersyjne dla innych sportowców, prawda, no bo Robert Korzeniowski zdobył wcześniej 4 złote medale i żadnego nie oddał, jebany. Wiecie, ja teraz szanowałem Roberta za sportowy sukces, a teraz mam takie ładnie, Robcio, wiesz, tam sobie kurwa piąty może postawisz obok tego, co? Wiecie, nie, absolutnie, absolutnie uwielbiam Roberta Korzeniowskiego i gdzie w ogóle mnie tylko zastanawia, kim jest ten koleś, który na przykład zalicytował medal Piotra za 240 tysięcy, poszedł do kibla, wrócił. Kurwa, kupili mi medal Piotrka. Mam 240 tysięcy na przejebanie. Gdzieś tam niżej widziałem takie fajne gacie Ronaldo z nartą. Chyba sobie kupię kurwa do kolekcji, wiecie, nie wiem. Nie wiem, kim jest ten człowiek, przysięgam. Ale nie, naprawdę, ja uwielbiam Roberta Korzeniowskiego, tylko... Gdzie Robert Korzeniowski, ten chód to jest olbrzymie poświęcenie, wiecie? On przez całe życie, przez większość swojego życia musiał chodzić w ten sposób, wiecie? No to ja mogę się założyć, że pies Roberta Korzeniowskiego po 2 spacerach powiedział, że on pierdoli, on się wstydzi, on już nie wie, chodzi. Śmieją się ze mną chłopaki. Pies Roberta Korzeniowskiego po 2 spacerach nauczył się lać do kibla na stojąco. Normalnie opuszcza deskę, szczeka jak jest wolne. Nie ma problemu żadnego. Olbrzymie poświęcenie. W ogóle kiedyś był taki chód na igrzyskach w Rio, gdzie był taki... jak ktoś jest dobry w coś i wiadomo, że wygra, to kim jest? Pretendent, dziękuję bardzo. Można oklaski zrobić dla kolegi, jest bardzo mądrym człowiekiem. A jestem idiotą, bo to jest dość proste słowo i znam je dość długo. Także nie wiem. Tak, słuchajcie, pretendent, faworyt, o faworyta mi chodziło, pierdolisz tam pretendent. Z pretendentem mi wyleciał ty. To fawor. Znaczy, że... To tak, to też znam, ale to znam krócej, o 3 dni. Dlatego mi umknął. Tak, słuchajcie, totalny faworyt i wiadomo, że wygra ten chód. Przez cały sezon świetna forma, wiadomo, że wygra, ale coś się stało, nie wiadomo co. Czy jakaś flora bakteryjna, czy coś się wydarzyło. Niestety w trakcie tego finałowego chodu na Igrzyskach Olimpijskich, niestety coś mu zaszkodziło. No i przed kamerami, przed wszystkimi, przed nami, niestety, ale zesrał się w gacie. Tak? Ogromne poświęcenie. Ja wiem, tutaj nie róbmy z tego wielkiego halo. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, co najmniej raz w życiu, jako dorosły człowiek, zesrał się w gacie, tak? Nie? Ja tak. Chciałbym wam o tym teraz opowiedzieć, jeżeli to nie problem. Warto, przysięgam wam, warto. Doszedłem do bardzo poważnych refleksji dzięki temu. I naprawdę, wstałem rano, poszedłem do toalety, to był zwykły dzień, w ogóle się nie spodziewałem. Poszedłem do toalety, zacząłem myć zęby, tam sobie coś podśpiewuję. Chciałem puścić z dupki coś w stylu tam... Świetnie się czuję, będzie elegancko. Niestety to się stało,
I teraz, słuchajcie, dlaczego ja wam to opowiadam? Ja zesrałem się w gacie, z pianą w mordzie, patrząc sobie w oczy w tym samym momencie. To zmienia wasze życie, przysięgam. Tak spojrzałem w lustro i powiedziałem do człowieka z lustra, nie będziemy o tym gadać. Ja miałem nadzieję, że człowiek z lustra wyjmie takiego flesza z facetów w czerni, wiecie, po prostu strzeli. Psz. Nic się nie stało, chodziłeś pół godzinki po parku, nic się nie stało, po prostu będzie. Ja żeby udać, że nic się nie stało, ja dzwoniłem do losowych kumpli po prostu. Ty, tą Skodę to ty jeszcze sprzedajesz? U mnie wszystko w porządku jak coś, także cześć. Wiecie? Ja nie jestem w stanie się poważnie traktować po tej akcji, wiecie? Teraz wszędzie czuję zagrożenie, kurwa, naprawdę, jakby... Mi w ogóle się wydaje, że niektórych z nas, nasi rodzice nie są w stanie poważnie traktować przez całe życie, wiecie, bo nasi rodzice to są ludzie, którzy wielokrotnie widzieli, jak sramy w gacie. Wiecie? Ja jestem przekonany, że moja mama uważa, że jestem niekompetentny finansowo, bo widziała, jak to robię wielokrotnie. Sramem w gacie na jej oczach po prostu. Wiecie? Ja teraz wychodzę z chaty, ja mam 34 lata, to ja wychodzę z chaty, ona krzyczy do mnie, załóż czapkę! No kurwa, ja już sam kalesony zakładam, odpierdol się ode mnie, taka zbroja kurwa trzywarstwowa. Dopiero wychodzę. Wiecie, ale jeszcze wracając na chwilkę do Johana Deansa, bo mimo tego, co się wydarzyło, on ukończył ten chód na 8 miejscu. Wiecie? I mimo, że to było 8 miejsce, ja chciałbym mu przyznać za to co najmniej brązowy medal. To jest, tak, ja bym ten medal kupił na aukcji zdecydowanie. Żałuję, że nie jest dostępny. Gdzie jeszcze jakiś czas temu, znaczy już w sumie kawał czasu temu, ja w tym momencie kończyłem tą historię, ale wydarzyła się fantastyczna akcja, bo pojechaliśmy z moim serdecznym przyjacielem Jaśkiem Borkowskim, pojechaliśmy do Katowic, byliśmy w Katowicach na występie takim plenerowym, gdzie skończyliśmy występ i ja już schodzę i tam idę sobie gdzieś na tył, byłem pierwszy, no i widzę, że ktoś z pierwszego rzędu wstaje i biegnie do mnie przez te wszystkie miejsca i tak dopada mi i mówi, kurczę Rafał, ja nie wiedziałem, że ty będziesz mówił o Johanie dzisiaj, ja Johana znam. Ja ta Johanna, pierdolę. Ja wczoraj się z Robertem widziałem. Z Robertem, nie. Jakiś lunatyk po prostu, wiecie? Usiadłem sobie na leżaku, mówię, zostaw mnie człowieku, daj mi spokój. Wiecie? I potem okazało się, że to był Dawid Tomala, który tydzień wcześniej zdobył złoty medal na igrzyskach właśnie w chodzie. Wiecie? I to jest dla mnie dowód, że każdy ma w piździe chodziarstwo. Dyscypliny, na którą mam bardziej wyjebane. Ja to robię przypadkowo czasem. Wiecie, siedział tam mistrz olimpijski, świeżo upieczony. I Jasiek nie mógł tego przeboleć. Wiecie, to uderzyło w jego honor, naprawdę. Nie mógł tego przeboleć. Jasiek śledzi sport. I tak całą drogę mówił, Jezus, nie poznałem mistrza olimpijskiego. Przecież ja nie jestem godzien, żeby on miał polajkowany mój fanpage, kurwa. Muszę napisać do niego. Wiecie, ja nie miałem takich wyrzutów sumienia, że go nie poznałem, bo do mnie podbiegł, jebany. Patrzyłby nas, ja bym od razu wiedział, że to Dawid. Nie ma opcji.